z ekonomicznego punktu widzenia jest zupełnie obojętne, czy coś kosztuje 100 zł, czy 99,99, bo jeden grosz i tak nas nie zbawi w żaden sposób. Natomiast dla psychiki, dla automatycznego umysłu, ten produkt kosztuje stówkę, a ten 90 z czymś. Tak jak mój kolega, który ma 1,97 m wzrostu, jak go pytają się, ile masz wzrostu, to mówi, a metr z czymś. Tak samo tutaj. To kosztuje 90 kilka złotych. A to kosztuje 100 zł. O, to jest dużo droższe. Innymi słowy, dystans ekonomiczny jest znacznie mniejszy niż dystans psychologiczny pomiędzy tymi dwoma cenami. Są śmiałkowie, którzy nawet teraz, możecie mi w to nie uwierzyć, decydują się na jeszcze ostrzejsze zagranie i opuszczają cenę do 98 groszy. Albo wyobraźcie sobie, że macie jakiś genialny pomysł i potrzebujecie inwestora. Idziecie do niego i 99% osób powie tak. Słuchaj, jak zainwestujesz w mój pomysł, to zarobisz 80 tysięcy złotych w ciągu miesiąca. Można to samo powiedzieć w inny sposób. Słuchaj, jak nie zainwestujesz w mój pomysł, to nie będziesz w stanie zarobić 80 tysięcy złotych. Dla komputera to jest ta sama wiadomość. 80 tysięcy i zarabiasz. Natomiast pierwszy komunikat psychologicznie jest sformułowany w postaci zysku. Jak coś zrobisz, to zyskasz. Drugi komunikat jest sformułowany w postaci straty. Jak czegoś nie zrobisz, to stracisz. Okazuje się, że ten drugi jest znacznie bardziej bolący. Człowiek nienawidzi stracić. Człowiek może nie zyskać, ale stracić? O nie! W życiu nie stracę. Popatrzcie na większość reklam w gazecie. Jak będziecie używali naszych grzejników, to zaoszczędzicie 800 zł rocznie. Wystarczy to przeformułować i różnica jest ogromna w odezwie, w zrozumieniu, w akceptacji tego komunikatu. W jaki sposób jesteśmy manipulowani wtedy, kiedy idziemy do kina? Otóż istnieje coś, co nazywa się plasowaniem produktu, product placement. Idziecie do kina i będę mówił o filmie Matrix. Kto widział Matrix, ręka w górę. No, Matrix, czyli w takim razie będziecie wiedzieli, o czym mówię. Otóż na tym filmie jest pewna scena. Bohaterski Andrzej ucieka przed złymi mężczyznami, ale wcześniej dostaje przesyłkę FedExu, tak na marginesie, no i w tej przesyłce jest telefon. Jest to charakterystyczny banan Nokii. Wyciąga ten telefon i kto jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest Morpheus. I Morpheus zaczyna mu tłumaczyć, w jaki sposób może uciec od ścigających go złoczyńców. Scena trwa około 3 minut. Andrzej biega po wszystkich możliwych zakamarkach, dzielnie trzymając telefon w dłoń. Jeżeli ktoś chciałby na to popatrzeć w sposób chłodny, wykalkulowany, no to powiedziałby tak. Po pierwsze, ta scena niczego nie wnosi do filmu, bo oni go i tak złapią. No nie teraz, tylko za 3 minuty. Czyli generalnie tylko bieganie po biurze, przewracanie krzeseł, nic tam szczególnie ciekawego. No ale załóżmy, że okej, ktoś go będzie kontrolował z góry, to jeśli już, to dać mu słuchaweczkę do ucha, a nie mu całą rękę zabrać, żeby trzymał i słuchał tego telefonu. Natomiast gdyby była słuchaweczka, on to nikt by nie wiedział, że to jest Nokia. Ale teraz patrzcie, człowiek w ogóle nie analizuje tego w ten sposób. Człowiek po prostu, Boże, Kiano, uciekaj, uciekaj, bo cię zaraz złapią. Andrzej, tak. Zawsze mi się mylą. No więc teraz zobaczcie, co ta krótka scena wyprawia z waszym umysłem. Bo to jest na badanie robione na ludziach, na prawdziwych ludziach, nie na studentach psychologii, tylko na prawdziwych ludziach w kinie, przed i po obejrzeniu filmu Matrix. Jaka jest świadomość marki? To znaczy, jakie znasz telefony komórkowe przed filmem?
Widać, że Nokia wygrywa. Jest to dosyć kłopotliwa sytuacja, no bo jeżeli jest tak dobrze już na początku, no to film być może niczego nie zmieni. To się nazywa w psychologii efektem sufitowym. No ale poczekajmy, zobaczmy, co ludzie mówią po wyjściu z kina. Patrzcie. Patrzcie, jak rośnie świadomość Nokii. Kolejne pytanie. Jaka jest najbardziej prestiżowa marka? Przed filmem Nokia, ale tuż za nim Ericsson i Motorola. Po filmie. Patrzcie, tu jest jeszcze efekt wampira. On wysysa z pozostałych marek. Mieliśmy straszne kłopoty, żeby znaleźć zdjęcie modelki, która ma wąskie usta, bo teraz nikt nie ma wąskich ust, żeby mieć grupę kontrolną. Także w końcu myśleliśmy, że Hankę Ordonównę sfotografujemy, ale na szczęście okazała się jedna opcja, gdzie te usta były... Zobaczcie, to są różnice prawie niezauważalne. A mimo to wychodzi potem istotne zróżnicowanie w atrakcyjności. No i jeszcze jeden przykład. To jest billboard, który wisiał w Warszawie chyba rok temu czy dwa lata temu. Dawidow, the more you know. Rzeczywiście, the more you know. Proszę, przypatrzcie się bliżej. Co się dzieje w tym dymku? Ten dymek układa się w sylwetkę smukłej kobiety. A to był Dawidow wcześniej. Ktoś go zobaczył. Patrzcie, jaki dymek. Co to za dymek w ogóle? Przyszedł człowiek i mówi, ludzie, wyście w ogóle dymka nie wykorzystali. Ten dymek trzeba sformatować w inny sposób. I sformatowali go w ten sposób. Na czym polega nowoczesny marketing i reklama? Że nic nie może być spontaniczne, nawet dymek z papierosa. Wszystko musi być zaplanowane. Proszę. Tutaj, to jest reklama Jeepa. To jest przez nas podrasowiona reklama Jeepa. Ta reklama Jeepa powoduje, że Jeep jest postrzegany jako bardziej rodzinny samochód niż normalna reklama Jeepa, którą widzicie w gazetach. Dlaczego? Bo tutaj coś nam się uśmiecha. Widzicie? Zupa się uśmiecha, tak. Popatrzcie jeszcze raz. Tutaj uśmiecha się buzia. I ten cały Jeep się zaczyna nagle uśmiechać. Znowu my nie zauważamy tego, ale to wchodzi do głowy od tyłu. A tutaj mamy kanapkę. Ta kanapka kosztuje 19 groszy więcej, tyle by licealiści Liceum Batorego zapłacili za nią, niż wtedy, kiedy ten, co tam jest, jak to się nazywa, szczypiorek jest tak porozrzucany w nieładzie. Byle jak, chaotycznie, losowo. Podczas gdy jeżeli się delikatnie uśmiecha, to wtedy ta kanapka, młodzi, dzielni licealiści są gotowi więcej za to zapłacić. No i tutaj na koniec, myślałem, że to po prostu, że wszyscy od razu zobaczą, o co chodzi. To jest Jakobs wycięty z gazety, każdy zna tą reklamę, a to jest nasza wersja Jakobsa. Słuchajcie, nikt tego nie zauważył, a ludzie mówią tak, ta kawa lepiej stawia na nogi. W tym momencie muszę, obowiązek nauczycielski każe mi przestrzec was, przed myśleniem o tym, że można człowiekiem manipulować w dowolny sposób. Być może wiele tutaj osób słyszało o tym, że istnieje coś takiego jak przesyłanie podprogowych wiadomości. Był taki gentleman, nazywał się James Vicary, który mówił w latach 50. zrobił eksperyment i w tym eksperymencie pokazywał podprogowo, czyli przez ułamek sekundy, tak żeby nikt nie widział, w trakcie emisji filmu w kinie, pokazywał napisy eat popcorn, drink coke. No i twierdził, że to spowodowało wzrost sprzedaży. Zarówno popcornu, jak i Coca-Coli. No i ludzie byli bardzo podekscytowani. Wow, jaki niesamowity sposób na reklamę. Problem polega na tym, że nikt nie był w stanie tego powtórzyć eksperymentu. Nigdy. Mimo iż powtarza się go średnio co 4 lata. Ostatnio nawet w Krakowie podczas festiwalu filmów reklamowych. Natomiast tak naprawdę to Vicary był genialnym marketingowcem, ale nie chodzi o to, że wymyślił nową metodę, tylko że był genialnym marketingowcem swojej własnej osoby, bo on nigdy tego eksperymentu nie zrobił. Tak jak ja bym powiedział, słuchajcie, przez ostatnie 30 minut rzucałem was pod progami. Zobaczycie, co się będzie działo, jak wyjdziecie z tej sali. No i ktoś się przewróci, potknie się i myśli, och cholera, ten to ma power dopiero. Nie? Tak samo zrobił Vicary.
I to jak najpierw wszyscy go ścigali, bo chcieli, żeby pomógł im sprzedawać jego towary, ich towary, to potem wszyscy go ścigali, no bo on brał zaliczki i już się więcej nie pokazywał. Co innego w sprawach muzyki sączącej się w supermarketach. Od razu wyrzućcie supermarkety polskie, bo w Polsce leci RMF albo ZK. Nic nie mam do tych dwóch stacji. Natomiast to nie jest muzyka, która może wpłynąć na sprzedaż. Jest specjalna kategoria muzyki, która zwiększa sprzedaż. I ci, którzy byli na zachodzie, to wiedzą, że w supermarketach rzeczywiście leci muzyka. Jest to przede wszystkim muzyka instrumentalna. W ogóle nie ma żadnych słów, żadnych tekstów. Jest to muzyka coś w stylu New Age. Ta muzyka ma spowodować, żeby człowiek chciał chodzić raźnie sobie, no nie, a nie, że tylko ma kupić pastę do zębów i do domu. On sobie chodzi i ma obniżać u niego obawę przed ryzykiem. No nie, bo może być obawa przed ryzykiem, nie, no nigdy nie kupowałam tych chipsów, to kupię jakieś inne. A tutaj nie bój się, dziewczyno, nie bój się, kup te chipsy, mówi muzyka. I to rzeczywiście istnieje. Natomiast nie jakieś komunikaty, wstań i zabij prezydenta na przykład. Dlaczego ukryta perswazja działa? Dlaczego ukryta perswazja działa? Dlatego, że jeżeli sobie z niej nie zdajemy sprawy, to te wszystkie komunikaty marketingowe nie przechodzą przez filtr krytycznego myślenia, czyli przez nasz zdrowy rozsądek. No bo jeżeli ja nie zdaję sobie sprawy z tego, że źrenice i kobiety są powiększone, no to ja nie wiem, że mam się przed nimi bronić. To jest coś, co się nazywa elaboracją i heurystyką. Elaboracja to jest wtedy, kiedy bardzo dokładnie pielęgnujemy wszystko to, co wchodzi z naszej głowy. A heurystyka to jest wtedy, kiedy to coś wjeżdża super autostradą. Obie metody mają swoje plusy i minusy. To jest dokładnie tak, jak sytuacja, w której chcemy zjeść zupę. Możemy zjeść zupę na dwa sposoby. Możemy pojechać na targ, wybrać stosowne wiktuały, tylko te najlepsze, i to pojechać na targ z samego rana, bo wtedy są najświeższe, potem umyć je w wodzie oligoceńskiej, potem włożyć do garnków, które gotują na parze, no i potem tak przyrządzoną zupę po 10 godzinach spożyć w spokoju. Jest drugi sposób. Pójść do sklepu, kupić gorący kubek, zalać wodą, a są osoby, znam zresztą tutaj na tej sali siedzą, które zalewają zimną wodą i wsadzają do mikrofalówki. Po 30 sekundach jest zupa. I człowiek też może zjeść, nie umrze. Tu jest dobrze i tu jest dobrze. Tu jest źle i tu jest źle. Tu jest dobrze, bo jest smacznie, ale jest źle, bo cały dzień z głowy. Tu jest źle, no bo to jest zupa grochowa, niczym się nie różni od zupy owocowej. Natomiast jest szybko. A jak ktoś żyje szybko, a wy teraz zaczynacie żyć szybko, wam się wydaje, że wy już żyjecie szybko, wy dopiero zaczniecie żyć szybko. Od października zaczniecie żyć szybko. Tylko nie powiedziałem, którego roku. A to wtedy liczy się czas. I dokładnie tak samo z elaboracją heurystyką. Wtedy, kiedy mam czas, to dokładnie obracam sobie komunikat i sprawdzam, czy jest prawdziwy. Kiedy nie mam czasu, przyjmuję go za dobrą monetę. Zobaczcie, Towarzystwo Stomatologów Polskich uważa, że pasta Blenda Med to jest najlepsza pasta. No nie? Jak ludzie to usłyszą w telewizorze, to myślą, o, to rzeczywiście musi być dobra pasta, to ja kupuję. To jest heurystyka. No bo towarzystwo, czyli autorytet, proszę bardzo. Elaboracja byłaby następująca. Hola, hola. Co to znaczy Towarzystwo Stomatologów Polskich? Równie dobrze, to wy we trzy możecie, drogie panie, założyć działalność gospodarczą i nazwać się Towarzystwo Stomatologów Polskich. I potem możecie wystosować wiadomość, którą przekażecie swojej czwartej koleżance, że pasta Blenda Med jest najlepsza. Co to jest towarzystwo? Skąd my wiemy, co to jest towarzystwo? Ja wiem, co to jest PCK. Ja wiem, co to jest Ministerstwo Zdrowia, ale Towarzystwo Stomatologiczne. Załóżmy, że istnieje Towarzystwo Stomatologiczne. To jest najlepsza pasta dla zdrowia. Nie, ale dla zdrowia, jakiego zdrowia? Może tutaj chodzi na przykład o to, że ludzie rzadziej umierają na ból głowy, jak myją sobie zęby tą pastą. Nie wiadomo, czy to chodzi o zęby.
Załóżmy, że sprytny reklamodawca powie, ta pasta powoduje, że ona jest najlepsza dla zębów. Ale teraz dla jakich zębów? Dla zębów człowieka, czy dla zębów świnki morskiej, czy dla zębów... Nie wiadomo. I też jakich zębów? Czy zębów zdrowych? Czy ona powoduje, że zęby zdrowe nie będą zębami chorymi? Czy może to chodzi o to, że jak ktoś już ma totalnie zniszczone wszystkie zęby, to ta pasta Blenda Med, ponieważ ma najwięcej chemikaliów, to zabija te wszystkie jakieś zarazki, które są na zębach, ale ona nie ma nic wspólnego z leczeniem samych zębów. To by była elaboracja, ale nikt nie zajmuje się głupią pastą do zębów, która kosztuje 5 zł. No kupię sobie pastę zębów, jak mi nie będzie smakować, to kupię sobie nową. I tak procedujemy w 90% przypadków. My zastanawiamy się nad tym i elaborujemy wtedy tylko w dwóch przypadkach. Albo kiedy nam grozi to życiem, albo częściej, kiedy grozi nam to portfelem. Jeżeli kupujemy coś drugiego, to wtedy my głęboko nad tym myślimy. Na przykład, jeżeli chcemy kupić telewizor i telewizor powiedzmy, że kosztuje 2000 zł, o, to my tutaj myślimy poważnie. Czy taki, radzimy się kolegów, czytamy w fachowych czasopismach, pytamy się różnych ludzi, no i podejmujemy decyzję, elaborowana. Ale na przykład, czy kupić bagietkę? Czy kupić bagietkę w Hicie, czy na Mokotowskiej? Ach, kto by się tam przejmował? Bagietka na Mokotowskiej kosztuje 2,50, w Hicie kosztuje 0,99. Powiedzmy, że złotówkę. Różnica złoty 50, no nie? Powiedzmy, że kupuję taką bagietkę 3 razy w tygodniu. Tygodniowo tracę na tym 4,50. Na tym, że kupuję na Mokotowskiej, a nie w Hicie. 4,50 tygodniowo. Tygodnie jest 52. Załóżmy, że tygodnie jest 50. 4,50 razy 50 to będzie ile? Ile? Proszę, tutaj 5 zł. O, 5 zł to będzie lepiej. 5 zł, to jest szkoła humanistyczna, słuchajcie. 5 zł razy 50 tygodni, 250 zł. 250 zł. Dobra, a co będzie, jak kupuję dwie bagietki? No nie? To już jest 500 zł. A teraz zobaczcie, jak ja robię zakupy, to ja oprócz dwóch bagietek, może nie wyglądam, ale kupuję też dżemy, kupuję jogurty, kupuję wszystkie inne rzeczy. To okaże się, że na jednej głupiej decyzji kupuję, ja nie mam nic przeciwko Mokotowskiej i też nie pracuję dla Hita. No nie? Natomiast podejmując jedną głupią decyzję, w jakim miejscu robię zakupy, zaoszczędzam znacznie więcej niż przy podjęciu decyzji o telewizorze. Natomiast nikt z nas nie będzie decydował bagietka tu, bagietka tam, za to telewizor, o tak, telewizor, no to trzeba bardzo dokładnie spojrzeć i decydować się, który bierzemy. Dlaczego nie jesteśmy świadomi swoich automatyzmów? Jesteśmy świadomi swoich automatyzmów, tylko inaczej na nie mówimy. Mówimy na nie intuicja. Mówimy, to moja kobieca intuicja mówi mi, że ten mężczyzna chce mnie wykorzystać. A ja starałem się wam dzisiaj pokazywać, że to nie jest żadna kobieca intuicja, niczego nie mam do kobiecej intuicji, natomiast to jest nieświadome nabywanie informacji, a następnie błyskawiczne je przetwarzanie. Zakończę na wysokim C. Mikołaj Kopernik. On jako pierwszy wypowiedział tezę o naturalizacji człowieka. Powiedział tak. Drogi człowieku, twoje miejsce nie jest tak, jak ci się wydaje, w centrum wszechświata. Twoje miejsce jest na jego peryferiach. No i wszyscy się bardzo oburzyli. Co ten astronom sobie w ogóle wyobraża. Jak to my na peryferiach? Wszystkie gazety, wszystkie media trąbiły Mikołaj Kopernik. Potem przyszedł Darwin i powiedział, drogi człowieku, twoi przodkowie nie mieszkali w komnacie królowej Wiktorii, ale skakali po drzewach i wpaszczali banany. I znowu media rzuciły się na biednego Darwina. Jak śmiesz opowiadać takie rzeczy o nas, o gatunku ludzkim? A potem przyszedł Zygmunt Freud. I Zygmunt powiedział, jest jeszcze gorzej. Okazuje się, że nie jesteśmy panem nawet we własnym domu. Nam się wydaje, że to my rządzimy swoim zachowaniem. A tak naprawdę to jest czubek góry lodowej. Cała reszta jest zautomatyzowana. Dziękuję uprzejmie.